Dobra, zaczynamy powtórkę. Kład, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Dobra, to śmigamy, nie? Ja muszę uważać, kurde, bo MRF na dotarciu. Nie wolno go przegrać. Zmontowaliśmy ekipę samych pitbajków ogólnie. Jedzie nas pięciu, wjeżdżamy w las i widzimy się za chwilę. 1 hour later. Chociaż tędy też jedziemy. Nie wiem, można tędy, można tędy. Ja jestem ci, a jadę tamtędy. Będziesz się śmiał ze mnie na 100%. Coś czuję, że go dzisiaj zatrę, jak go będę tak upalał. Musimy jakoś na drogę wyjechać. Plan jest taki, musimy gdzieś na drodze wyjechać. Dobra, wszyscy jadą za mną. Ja pierwszy raz jadę na oko chyba poprawnie. Także nie wiem, może to będzie ze mnie dobry przewodnik. Ja jadę ostrożnie. A kurde. Dziadu. Ja sobie poczekam może. A sobie wszyscy przejadą. Każdy kołem ryje. Ja nie zaryję. Ja przejechałem dobrze. Pierwsza gleba. Nie wiem, czy wybrałem dobrą drogę. Zajebistą wybrałem. Super. Chatka, misia, puchatka. Trzeba być sprytnym. Ta pogoda to mi bardzo nie pasuje. Tam już pada deszcz ogólnie. Dzisiaj jest cel dojechać na kamieniołom na kołach. Dobra, tej drogi nie znam, ale widocznie poznam. Brum, brum, brum. Co? O co chodzi? Psikusa mi chciał zrobić. O kurde. Ja mu zrobię. Aj, jednak nie zrobię. A już słońce wychodzi. Tak to jest tą pogodą dzisiejszą, drodzy widzowie. Dopiero była mrzaweczka. Troszkę pochulało. Fajnie taki teren zrobiło podmokły. A teraz słonko wychodzi. Dobra, my tu musimy tak zrobić. Jak na downhillu, kurde. Żadne kolejne, drodzy widzowie. Ale teren tu jest kosmiczny. Mi się tu podoba. To my znowu wracamy. Co? Tam będzie jak już. No nie, no prostą drogą jedziemy. Wiatraki masz tam. Co? Wiatraki masz tam. Tam. No jak? No tam, bo tam są gdzieś tam. No tak. To tam musimy jechać. Musimy tam jechać. Tam. Jak tam? Tam, no. Jak tam są wiatraki, to musimy jechać tam. No tam będzie chyba. No. Kurde, a tu bagno. Dobrze, jedziemy. Ale tu bagno takie, że ja pierdolę. Jadę tędy. Hackerman. Gdzie on pojechał? Tam chyba. Teren tu jest super. Nie, wyjebuny. Aha. Nie. Kurwa! Ja pierdolę. Będzie ciężko. To nie zły remont. Wszędzie błoto. Pójdę mu chyba pomóc. Pizduj, pizduj! No i elegancko. No nie ma łatwo. Aż się sam zmęczyłem idąc na dół. Ciśniemy dalej.
No, dobry, dobry jest. 1 hour later. Ogólnie, drodzy widzowie, to tu jest kawał podjazdu, nie? Ale kurde, z Kubą wyjechaliśmy tu pierwsi. Bo jak zobaczyliśmy, że na dole ich przestawia, to ani nie spuszczaliśmy manetki. Ani na sekundę. Tu pełnym ogniem trzeba iść, bo inaczej będzie ciężko. Zobaczcie, kawał podjazdu nie jest stromy, ale jest mega długi, nie? Także idziemy do chłopaków i pomóc się wykaraskać. Tu trzeba pełnym ogniem iść, inaczej no to brak szans na wyjazd. Ewentualnie mogą chłopaki tu odbić i tu górą polaną pojechać. Pełny ogień! 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 Bez ognia nie wyjdzie. Ciężko, ciężko. Ale popatrzę, jak sobie radzicie. Nie zatrzymuj się, pełny ogień! Jeszcze wyżej? No, jeszcze drugie tyle. Ja pierdolę. Chyba, że nad polaną przejedziesz, zobacz jak tam. Może będzie łatwiej tamtędy. Ty masz oponę dobrą? No, w miarę. To ja bym ci polecił, gdzie jechać na sam dół i tu pełnym ogniem musisz iść. Próbowałem. Próbowałeś? To go wykaraskamy tu i go tutaj damy. Bo tu bez ognia nie pojedzie. O kurde. Nieś tu takim pomoc, a i tak dyma z buta na samą górę. Także drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Tutaj macie przebitki z materiału, który będzie nieco grubszy i to będzie w następnym odcinku. Wiele się działo, ale też bez problemów się niestety nie obyło. Także co, strzelcie łapę, suba i widzimy się w następnym odcinku na kanale za tydzień. Siemano, pozdro. Pomocy! Kondycja siada, kurwa.